Znajdujemy się w nowicjacie księżniczego sercesowego. Waliara, dzisiaj złożyłeś swoje pierwsze śluby zakonne. W tym dniu jak się czujesz? Jakie twoje pierwsze wrażenia w tych pierwszych godzinach jako zakonnika? Jestem bardzo wzruszony. Po prostu jestem szczęśliwy. Serce przepełnia się radością z tego, że już mogłem złożyć te właśnie śluby i przez cały rok przygotowałem się do nich i chcę właśnie swoje życie związać w tym zgromadzeniu, żeby naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Jak się czujesz w tych pierwszych godzinach, w tych pierwszych minutach po swojej profesji? Takie różne uczucia się budzą w środku. Przede wszystkim to taka, wiesz, taka radość, bo to jest takie jakieś podsumowanie 3 lat, bo mieliśmy właśnie z Walerem 3-letnie przygotowanie się do pierwszych profesji, że mieliśmy rok jeszcze na Białorusi i 2 lata tu, to też jakieś takie zamknięcie tego okresu 3-letniego, pracy nad sobą. Tutaj cały rok przebyłeś w tym nowicjacie. Czy powtórzyłbyś to samo jeszcze raz, jakby cię zostawili tutaj na rok? I czy byś zachęcał młodych ludzi, którzy są przed wyborem, czy pójść do nowicjatu, czy nie? Czy zachęciłbyś ich do pójścia tutaj? Wiesz, na początku się wydaje, że to mury klasztorne i tak dalej, że zamknięcie, takie odosobnienie. Na początku się wydaje, że to, tak, że wszystko to nie ma sensu, cały ten rygor może czasami, ale później pod koniec już jak się wyciszysz, no to po prostu już czujesz siebie po prostu jakoś zupełnie inaczej, zupełnie patrzysz na rzeczy. Później nawet zupełnie inaczej patrzysz na swoich przyjaciół, inaczej rozmawiasz. Ja myślę, żebym zachęcił właśnie młodych ludzi do przyjścia, bo to jest naprawdę dobry czas i myślę, żebym go pewnie, jakby było potrzebne, to powtórzyłbym. Cześć Boże, cześć. Witam Was i pozdrawiam, Klejder Szczepuniak ze Stopnicy. Godzinkę temu właśnie skończyliśmy obiad z gośćmi przybyłymi na jubileusz. Jaki jubileusz? Przecież to jest profesja, nie. Dobra, jeszcze raz. Dzień dobry, dzisiaj znajdziemy się w nowicjacie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. I jestem bardzo wzruszony. No ja będę operatorem, a ty będziesz. Ten, a ty będziesz mówił. Też nie odmówię. Jeżeli właśnie w swoim kraju, właśnie to